Cześć, witajcie na kanale Terasfera. Cześć, witajcie w ten ostatni dzień w roku, sylwestrowy poranek. No oczywiście 31 grudnia Monika ma zawsze wspaniały dzień, bo nie dość, że się świetnie bawi na imprezie sylwestrowej, to oczywiście jest obsypywana mnóstwem prezentów, bo dzisiaj są jej urodziny. Kochanie, wszystkiego najlepszego. O, dziękuję. No, urodziny i Sylwester dopiero wieczorem, impreza się szykuje. A my w tym czasie chcielibyśmy podsumować ten nasz ostatni rok, opowiedzieć Wam, co tam się wydarzyło. Ci, którzy są już z nami od dawna, no to zapewne trochę pamiętają, więc sobie powspominają, a ci, którzy dopiero niedawno do nas dołączyli, no to zobaczą, co my tam tworzyliśmy, robiliśmy przez ten cały rok 2022. Dokładnie. I oczywiście, jakie miejsce odwiedziliśmy, a miejsc było naprawdę bardzo, bardzo dużo w tym roku i mam nadzieję, że następny rok będzie jeszcze lepszy. Życzenia złożymy Wam później, a teraz zaczynamy nasze podsumowanie. No, jako że nasz kanał jest o podróżowaniu kamperem, to może najpierw podsumujemy ilość kilometrów przejechanych. Tak, przejechaliśmy 18 873 km, włączając to naszą 3-miesięczną podróż po Hiszpanii, jak również nasze podróże po Anglii i po Walii. No i właśnie zaczniemy od tej podróży do Hiszpanii, bo była to taka podróż przełomowa. No, dużo zmieniła w naszym życiu i no, pokazała, że właśnie van life to jest to, co chcemy robić i spowodowała, że podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do vana. Tak, w styczniu przeprowadzamy się na stałe do naszego ciapka. Ciapek stanie się naszym domem w 100%, z czego się niezmiernie cieszymy i już się nie musimy doczekać. Tak, to już kilka dni tak naprawdę, więc dużo czasu nam nie zostało, już się przygotowujemy, także niedługo wyruszamy. No tak, ale zanim wyruszymy, to podsumujmy może następny, ten poprzedni rok. Tak, tak. Zaczniemy od tej podróży, no bo pojechaliśmy do Hiszpanii, ale zanim tam dotarliśmy, no to już zaczęliśmy taką bardzo powolną podróż, nie śpieszyliśmy się, zatrzymaliśmy się tam na kilka dni we Francji. No i tutaj było bardzo duże zaskoczenie. Nie dość, że było mnóstwo serwisów po drodze, nie mieliśmy żadnych problemów. Francuska prowincja po prostu nas zauroczyła. Zwiedziliśmy tam kilka fajnych miejsc, m.in. jaskinie Geoffrey de Padirac, no i Rocamadour nas tak strasznie zauroczyło. No, miasto po prostu przyklejone do skały na wąwozie, no zjawiskowe, niesamowite miejsce po prostu. Tak, i ten taki fajny francuski klimat. Te no, poranki, oczywiście, tak. Te wschody słońca, podczas gdy mgła jeszcze otulała pięknie okoliczne łąki, pastwiska, schodziło słońce, no to wszystko było po prostu niesamowite. Tak, no i tam i z tym wschodem słońca wiąże się nasza przygoda, czyli taka pierwsza awaria, wypadek, wypadek drona. Tak, Paweł dron właśnie wylądował na drzewo, na drzewie, połamał się, na szczęście uratowaliśmy gimbala, skleiłem go po prostu klejem i Tak, ale to była taka chwila trwogi, bo był to początek naszej podróży, no i zdecydowanie nie chcieliśmy jeszcze wtedy stracić tego drona. No nie. No później przez Francję, z Francji pojechaliśmy przez Andorę, która też była takim totalnym zaskoczeniem, no bo były dosyć takie fajne temperatury, powyżej 20 stopni, a jeszcze w wielu miejscach leżał śnieg. No i tam przeżyliśmy też, znaczy w sumie ja doświadczyłem tam wspaniałej przygody, ale o tym Monika pisze w książce, także jak wyjdzie książka, to się dowiecie, co się stało z Pawłem. Andorę na pewno warto odwiedzić, jest przepiękna, jest malutka, także no nie trzeba po prostu dużo czasu, żeby sobie tam pozwiedzać troszeczkę, no ale na pewno jest warta odwiedzenia, także cieszę się, że w końcu przejechaliśmy przez Andorę i że się tam zatrzymaliśmy. Tam znowu był piękny zachód słońca na miejscówce, na której staliśmy, Tak. Także no wspomnienia niesamowite. No i potem przejechaliśmy do Hiszpanii, na naszej kochanej Hiszpanii. Tak bardzo za nią tęskniliśmy i w końcu do niej pojechaliśmy w tym roku. Mogę powiedzieć jeszcze w tym. No tak, jeszcze no w tym. Jeszcze w tym. To było nasze marzenie, żeby zabrać naszego campervana
do naszych miejsc, które pokochaliśmy i w sumie nam się to udało. Tak, i jeszcze odwiedzić inne, bo zawsze mieliśmy, byliśmy wiele razy w Hiszpanii, zawsze mieliśmy ten niedosyt, zawsze trzeba było wracać do miejsca, w którym nocowaliśmy, więc nie mogliśmy się tak za bardzo też oddalać. No a tutaj mogliśmy sobie Hiszpanię objechać dookoła. No i pierwszym takim wydarzeniem był Semana Santa, czyli Wielki Tydzień przed świętami wielkanocnymi i właśnie dlatego w tym czasie mniej więcej pojechaliśmy do Hiszpanii, bo chcieliśmy właśnie być podczas tych obchodów Wielkiej Nocy w Hiszpanii, tak. Tak, święta spędziliśmy w Taragonie. Poczuliśmy tam w sumie dwa takie klimaty świąt wielkanocnych, bardziej taki kameralny, bardziej taki duchowy. No i bardziej taki komercyjny, bardziej pod turystów. Uroczysty, tak, ale nie było tam dużo turystów, bo Taragona jest takim troszkę mniejszym miastem. No nie ma tam aż tylu turystów jak w Sewilli na przykład. I było właśnie tak i kameralnie, i uroczyście, z pompą, tak jak to Hiszpanie potrafią świętować. Ale na mnie zrobiło to niesamowite wrażenie. Te procesje przez Taragonę, przez Stare Miasto. No naprawdę, polecam, bo było po prostu przecudownie. Dokładnie, zobaczyć to na żywo to coś niesamowitego, także jak będziecie mieli okazję spędzać święta wielkanocne w Hiszpanii, to bardzo polecamy wybrać się na takie procesje i zobaczyć po prostu to na żywo, bo na żywo jest to dużo większe wrażenie niż na filmie. Tak, no i z Taragony pojechaliśmy w nasze ukochane miejsce, do naszego Alcosebre. Spędziliśmy tam cudowne chwile, jak również przytrafiła się nam pierwsza, że tak powiem, przygoda z vanem. Tak, trudno to nazwać przygodą, bo była to awaria i tak naprawdę uziemiła nas w Alcosebre, bo mieliśmy go, to miasteczko, od razu opuścić, bo nie dopisała tam pogoda za bardzo. Ale właśnie przez awarię zostaliśmy tam 2 czy 3 dni, no i pogoda się poprawiła i odwiedziliśmy nasze miejsca, przenocowaliśmy na Santa Lucia, tak jak chcieliśmy, na Capicorp. Tak, no, niezapomniane chwile. No i ta awaria też, no tak jakby trochę dała nam pewności siebie, że no mimo, że jesteśmy w obcym kraju, to jest jednak byliśmy w stanie sobie jakoś poradzić. Dokładnie. Naprawiłem auto tak jak umiałem. Miało dojechać po prostu tylko do warsztatu, co nam się udało i... No i znaleźliśmy ten warsztat, bo to też nie było nie lada wyzwanie, bo Alcosebre jest takim bardzo małym miasteczkiem, nawet chyba wsią raczej niż miasteczkiem i w okolicy nie ma dużych miast, więc, a my nie mogliśmy jechać za daleko, więc no było to takie pod znakiem zapytania, czy uda nam się coś znaleźć. Tak, ale to nam dało takiego powera, że co by się nie działo, to damy radę po prostu. Zawsze mamy jakieś narzędzia, a zawsze można coś naprawić, a jak nie, to wokoło są naprawdę życzliwi ludzie i chętnie nam zawsze pomogą. No i jeszcze tutaj chciałabym dodać, że to była w sumie taka pierwsza i ostatnia awaria, bo więcej już przez całą tą podróż awarii nie mieliśmy. Na razie nie. I na oby szczęście. Tak było. Odpukać. Tak, ale to malowane. Pod spodem jest niemalowane. No i co, później mknęliśmy tym wybrzeżem, aż dotarliśmy do parku Cabo de Gata. Wydaje mi się, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Hiszpanii. I tak jest traktowane po macoszemu, bo z tego co widzimy, to każdy gdzieś tam troszkę muśnie tego parku i nie eksploruje go tak dokładnie jak my to zrobiliśmy, bo przejechaliśmy przez całe właśnie wybrzeże Cabo de Gata Níjar i odwiedziliśmy wszystkie chyba plaże. Wszystkie plaże odwiedziliśmy tak w tym parku i no po prostu... Nie chodziło też o plażowanie. Tam jest po prostu jakiś taki specyficzny klimat. Ja nie potrafię tego określić. Akurat tam tak za bardzo nie plażowaliśmy, bo był troszeczkę dosyć silny ten wiatr Levante, więc no to nie było jakieś takie typowe plażowanie. Chodzi po prostu o urok tych miejsc. Są one pod ochroną, więc jeśli chodzi o van life w tych miejscach, no to są troszeczkę utrudnione, bo nie ma serwisów, nie było gdzie nabrać wody, czy zrobić całego serwisu kampera. Też jest problem z miejscówkami, bo w większości tych miejsc nocowanie jest zabronione. No ale dzięki temu, że jest zabronione, to trzeba troszeczkę bardziej się cofnąć w głąb lądu i tak odkryliśmy właśnie kopalnię złota Rodar Kilar,
Tam spędziliśmy kilka nocy i powiem Wam szczerze, że były to noce z takim dreszczykiem, bo te budowle już w połowie rozebrane, niszczejące, sprawiały taki klimat apokaliptyczny i to był taki dreszczyk. Wydaje mi się, że to była taka bardzo fajna noc. Fajne noce. Te wielkie kadzie z wodą, tak. Te rechoczące żaby. Robiło to niesamowite wrażenie, ale też były piękne poranki, wschody słońca. No i to było takie w sumie nasze miejsce wypadowe, bo wracaliśmy tam na noc, chyba jeszcze jedną czy dwie noce spędziliśmy w innych miejscach, na Las Sirenas jeszcze tam można było przenocować, tak przy samym morzu. Tam było też fajnie, no. Ale jak już jesteśmy przy nocowaniu, to jeżeli chodzi o całą podróż po Hiszpanii, to chyba najbardziej takim dzikim miejscem, w jakim spędziliśmy noc, to był właśnie ten wąwóz. Barranco de Sopalmo. Z tym wąwozem związana jest bardzo smutna historia. Miał tam tragiczny wypadek, ale to już niektórzy wiecie, a ci, co nie wiedzą, to tutaj się pojawi filmik. Zapraszamy do obejrzenia. I wydaje mi się, że to było najbardziej dzikie miejsce, w jakim spaliśmy. Tak, najbardziej tak oddalone od cywilizacji i trudny był dojazd i w razie czego wyjazd, ucieczka w nocy jeszcze, no to by była naprawdę ciężka. No nie polecamy tego miejsca w zimę, kiedy padają deszcze, to absolutnie nie. No ale my byliśmy już tak po tej porze deszczowej, było sucho, także no byliśmy bezpieczni. Aczkolwiek, tak jak mówisz, no, był trochę taki dreszczyk emocji. No ale i takie piękne chwile, bo byliśmy sami na plaży przez dwa dni, tak, że... No i potem pomknęliśmy jeszcze przez wiele pięknych miast, jak Granada na przykład. I jeżeli chodzi o miasta w Hiszpanii, to tak szybko podsumowując, największe wrażenie wywarła na nas... Granada? Segovia. Segovia. Dla mnie Segovia. No, to mieliśmy taki dylemat, czy Granada, czy Segovia, ale no myślę, że tak na równi. Na równi? Nie, Segovia. No ale Segovia była już pod koniec naszej podróży, a w międzyczasie, co my tam jeszcze odwiedziliśmy? Pustynie Tabernas. To było takie naprawdę... Ojejku, to było zaskoczenie chyba totalne. Zaskoczenie, pewnie, tak, bo całe to westernowe miasteczko to był taki kompletnie inny świat. Ja, będąc dzieckiem, bardzo lubiłem westerny. Podejrzewam, że ludzie w moim wieku też przebierać się za kowbojów, a tam po prostu byłem w samym centrum tych wszystkich wydarzeń. Dla tak, mnie atmosfera to było była niesamowita. Zaskoczenie. No i nocleg później tam właśnie na pustyni, no to też było takie nie lada wyzwanie. 40 stopni. 40 stopni, upał, wiatr ten gorący. No na pewno nie zapomnimy tego. No nie, no i jeżeli chodzi o upały, to na pewno nie zapomnimy też wiatru Levante, który dał nam się we znaki u wybrzeży Tarify. I tam po prostu doświadczyliśmy, to mi się wydaje było najgorsze. Tak, to przeżycie podczas całej podróży w Hiszpanii. To nam pokazało, że nawet te kraje, które znamy właśnie z takich fajnych temperatur i fajnego klimatu, bo z reguły jeździmy tam właśnie w jakichś takich najbardziej odpowiednich porach roku, a tutaj pokazało nam, że w Hiszpanii pogoda też potrafi być kapryśna i zarówno też może być deszczowo, pochmurnie, ale też i bardzo gorąco. I tak, i ten upał staje się po prostu w pewnym momencie nie do zniesienia. Bardzo uciążliwy. Przy tym wietrze nie ma się gdzie schronić. No jest po prostu masakra. Nie podobało mi się to absolutnie. Tak, ja zrozumiałam wtedy to pojęcie siesty, bo rzeczywiście przy tak dużych upałach, a to nie były jeszcze aż tak duże, bo w lecie no to bywają powyżej 40 stopni. Więc jest jeszcze bardziej gorąco i w ogóle już mi sobie to ciężko wyobrazić. Tak, no ale potem już przemknęliśmy przez Hiszpanię, byliśmy w Kadyksie, byliśmy tam bardziej na północy, środkową część troszeczkę zostawiliśmy sobie na następną okazję. Tak, może no teraz przez nią przejedziemy. Może teraz. No i wróciliśmy do Anglii, przez Francję, przez piękną znowu. No jeszcze białe miasteczko ja bym chciała wspomnieć, bo tam poznaliśmy wspaniałych ludzi, bo właśnie w tych małych miejscowościach, nie na samym wybrzeżu, tak. Jakoś tak ludzie są bardziej otwarci. Smurfowe bardziej miasteczko. Smurfowe, niebieskie, tak, miasteczko, także no,
To też jest warte wspomnienia. Małe wioski, miasteczka wiążą się z poznaniem fajnych ludzi, bardziej otwartych takich. Tak, no, i piękne trasy właśnie tam od miasteczka do miasteczka, są po prostu cudowne widoki i sam przejazd w ogóle tam po tych miasteczkach to jest po prostu nie do opisania. No i pomknęliśmy przez Hiszpanię, kierując się na północ, przez piękne Pireneje, wracaliśmy do Anglii. W Anglii też spędziliśmy wspaniałe chwile. Dla mnie największym takim zaskoczeniem, gdzie nigdy nie byliśmy, było Pembrokeshire w Walii. Tak, piękne wybrzeże i po prostu tak mało ludzi, tak cicho, spokojnie, cudowne plaże. Tak, miałem takie wrażenie cały czas takiego spokoju wewnętrznego, nie wiem jak to powiedzieć. Jest tam dużo legend, dużo tradycji walijskiej wokół i to jakoś tak, nie wiem, spacery po tych klifach, po tych miasteczkach, po tych kościołach tam, miałem takie wrażenie, że tak naprawdę odpoczywam duchowo. Tak, miejsce zdecydowanie najpiękniejsze, jeśli chodzi o nasze takie wypady właśnie tu po Anglii i Walii, tegoroczne. Tegoroczne, tak, dokładnie. Ale w sumie będąc już tutaj w Anglii, bardziej skupiliśmy się na takich właśnie spotkaniach z ludźmi, na wyjazdach z przyjaciółmi, ze znajomymi, a także z ludźmi, których poznaliśmy tutaj. Poznaliśmy ich na Van Life Chill Out, w takim dosyć dużym zlocie Van Liferów. Koło miejscowości Lincoln. Cały czas utrzymujemy kontakt ze sobą. Zorganizowaliśmy później kilka innych jeszcze zlotów, także no, wspaniała ekipa, cudowni ludzie. No i co? Przyjeżdżają do nas. Dzisiaj będzie sylwestrowy zlot van life'owy. Ja nie wiem, gdzie pomieszczę te 5 vanów na naszym osiedlu, ale słuchajcie, będzie petarda. Będzie van life w mieście. Tak jest, dokładnie. No i tak nam minęły dni w Anglii, potem się zaczęła trochę nerwówka przed naszą kolejną podróżą, przed w ogóle porzuceniem, że tak powiem, życia tutaj w domu, porzuceniem pracy i po prostu no, idziemy na całego, jedziemy do Maroka. Jestem bardzo ciekaw, co nam przyniesie następny rok. No. Wam się wydaje, że będzie jeszcze bardziej obfitował w podróże, no bo będziemy już w wanie na stałe, także no nie będziemy przestawać podróżować nawet na chwilę. No. Pewnie gdzieś się zatrzymamy, żeby gdzieś trochę popracować, jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie, może wrócimy tutaj. Tak, mamy tutaj, kilka takich ale pomysłów. Mamy jeszcze inne alternatywy, także zobaczymy. No. No i co? No chyba w tym momencie już przejdziemy do życzeń. Oczywiście. Także nasi kochani widzowie, życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Dużo podróży, przygód, ciekawych wyzwań. No i zdrowia przede wszystkim, no bo jak jest zdrowie, no to jest i siła, i chęć do działania. Dokładnie. Ja to zawsze mówię, żeby ten następny rok nie był gorszy niż ten, co właśnie mija. No i tyle. I aby był jeszcze lepszy. No i oczywiście szampańskiej imprezy, no i żeby Was głowa jutro nie bolała, także trzymajcie się cieplutko, zapraszamy na film w następną niedzielę. W następną niedzielę, tak. To będzie już film chyba z naszej przeprowadzki i ostatnich przygotowań. No i zmontowałem parę rzeczy już. Tak, za chwilę wyjeżdżamy, także do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się gorąco, miłej imprezy. Hej!